Hej, ja jestem Sarge i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Darksiders 2. Wczoraj tutaj zakończyliśmy na tym, że wywołaliśmy ten most i dzięki temu możemy teraz zasiąść. O proszę, przeciwnicy najpierw. Dobra, to wykorzystajmy w takim razie konstrukta do walki z nimi. Czemu nie? W końcu jest to możliwe. Możemy z nimi zawalczyć spokojnie. O proszę, jak to ładnie idzie. A więc konstrukt przydaje się nie tylko do otwierania przejść, ale też do walki z przeciwnikami. Gincie. Jeszcze ktoś chętny? Jeszcze jest ich sporo. Wow. To jest mocniejsze uderzenie, a tutaj lżejsze. Odpowiednio pod trójkątem mocniejsze i pod kwadratem lżejsze. Dobra, wszyscy? Chyba wszyscy. No dobra, to możemy w takim razie jechać dalej. I cóż, teraz w takim razie będziemy niszczyć wszystko to, co tutaj jest. I właśnie dzięki temu otworzymy sobie przejście do skrzyni, która jest tutaj zablokowana. O właśnie. W takim razie jeszcze tylko to zniszczę. I wysiadam na chwilkę. I sprawdźmy tutaj, co jest w tej skrzyni. Okej, eliksir zdrowia i trochę... Aj, nie chcę otwierać tego. Chcę użyć. Aha, nie mogę nawet, bo mam pełną energię i 5 eliksirów. No cóż, to w takim razie trochę zdrowia dostałem przynajmniej. No i wracamy się dalej. Teraz otworzymy tutaj to przejście, które było zablokowane. No i pootwieramy resztę, która jest właśnie zablokowana. Tutaj nic. Okej, czyli widzę, że tylko z tej strony. Wow, ale najpierw chcę to zniszczyć. O, właśnie. Może tam jeszcze też zniszczymy. O, właśnie. Jeszcze coś jest ciekawego? Chyba raczej nie. Chyba, że tam w oddali jeszcze trafimy coś. Bo może później nie będziemy mogli. Ale chyba nie za bardzo. Nie przebijemy się teraz przez te kraty. Trzeba je najpierw opuścić na dół. I dopiero wtedy coś zdziałamy. Okej, a więc tymczasem... staniemy sobie tutaj. I strzelamy w to. I dzięki temu przejdziemy po łańcuchu. Tam na dole coś jest. Chyba. To takie niebieskie, to chyba jest do zebrania. A jak tam spadnę, to jakoś się cofnę? Cofnę się. Dobra, to chcę spróbować. Chcę zobaczyć, co tam jest. No tak, tylko że problem w tym, że... ja chyba muszę najpierw... aha, mogę to rozbić. Okej, a więc ten kamień, którego też szukam... a właściwie to wielu tych kamieni szukam. Wątpię, że je wszystkie znajdę, no ale można próbować. Dobra, nagolenniki jakieś gorsze, więc tylko weźmiemy do ekwipunku i w takim razie wracamy na górę. A więc warto było wejść, przynajmniej trochę złota. No i te nagolenniki, które sprzedamy. Dobra, wchodzimy znowu na konstrukta. I podłączamy się tutaj na łańcuch, dzięki czemu przejdziemy. Okej, co teraz? Musimy w to strzelić. O, właśnie, dzięki temu kula się odłączyła. Możemy ją więc przenieść tutaj. A wtedy otworzą nam się te kraty. Wow, ale za to kolejne się... ajajaj. Kolejne się z powrotem podniosły w górę. Ale już chyba wiem, jak sobie z tym poradzić. Tylko, że najpierw jeszcze załatwię tych przeciwników. Dobra, jeszcze tutaj? Tak. Okej. No i dobra. Muszę teraz wziąć tę bombę. Rzucić tutaj. I strzelić. O, właśnie. I dzięki temu mogę sobie spokojnie przejść. Na szczęście autorzy pomyśleli o moim powrocie. O, i nawet jest klucz.
a więc będę mógł przejść do zamkniętego dotąd obszaru. Teoretycznie nie da się wyjść, prawda? Ale za to autorzy pomyśleli i możemy sobie spokojnie przejść tędy. To jest, więc nie ma najmniejszego problemu. Dobra, teraz przeskakujemy po ścianie. I jazda. No i dobra. A żeby nie było, to sobie jeszcze ustawimy kulę, chociaż to nie wiem, kompletnie niepotrzebne teraz jest. Ale dobra, żeby ładnie wyglądało, tak? No i przejdziemy sobie z powrotem w takim razie. No i dobrze, w takim razie możemy otworzyć teraz tutaj to przejście, bo te kraty na razie będą zamknięte. Domyślam się, że za tymi drzwiami coś będzie, co pozwoli mi otworzyć te kraty. A raczej je opuścić. Dobra, interakcja i zobaczmy, co tutaj jest. Okej, jest dźwignia, która zapewne właśnie ruszy mi te kraty. Za chwilkę zobaczymy. Ale wszystko na to wskazuje. No, szybciej, szybciej. Dobra, schodzimy na dół i nie przeciągamy dźwignię, a jeszcze przeciwnicy. No i właśnie, dzięki temu sobie otworzyłem przejście. A teraz rozprawię się z wami, panowie. Okej, teraz ty. Wow, spadł koleś, to idziemy za nim. Dobijmy go. Aj, kurde. No patrzcie, nie dobijałem go i dzięki temu się energia odnowiła. To jest ciekawe. No dobra, teraz w takim razie wracam do konstrukta, bo tutaj widzę, że jest sporo tych elementów do zniszczenia. A konstrukt sobie bardzo dobrze z nimi radzi, więc oczywiście to wykorzystamy. No i dobra, jedziemy dalej. Ten łańcuch już tam nam jest niepotrzebny kompletnie. No i dobra, zniszczymy tutaj to wszystko. Dzięki temu się otworzą kolejne przejścia. I będziemy mogli się dzięki temu jakoś ruszyć. Bo inaczej byłby problem. Dobra, tam też przesuniemy zaraz sobie łańcuch, ale to później. Najpierw się jeszcze rozejrzę. Okej, tutaj są kraty. Zniszczymy jeszcze to wszystko. Dobra, wysiadaj. Sprawdzimy, co jest w skrzyni w takim razie. Mapa lochów, a proszę. No, zawsze się przyda. Zerknijmy. Przenieśmy się. Aha, ktoś z was mi napisał, że niepotrzebnie zainwestowałem tutaj trochę w nekromantę. No ale ja na to patrzę tak, że to jest tylko jeden punkcik, a jednak użyteczna umiejętność, no bo jednak zwiększy mi moją obronę. A przecież podniesiemy sobie jeszcze tyle poziomów doświadczenia, że będziemy mieli dużo więcej punktów i na pewno użyjemy tych punktów na różne umiejętności. Oczywiście mogę w jednej chwili tylko 4 naraz mieć przypisane do przycisków, ale myślę, że to nie będzie jakiś duży problem. Myślę, że zawsze lepiej mieć nadmiar umiejętności na początku niż niedobór ich. No i proszę, jeszcze tutaj całkiem sporo nam przyjdzie zwiedzać. Zaraz posprawdzamy to wszystko. Dobra, leć sobie tutaj. Tutaj z tego co widzę jest zamknięte przejście, ale jak tutaj wejdziemy, to będziemy mogli to otworzyć. No ale najpierw chcę sprawdzić, co jest tam. A więc strzelamy łańcuchem. Wejdź na łańcuch i zobaczymy. Tam na dole raczej nie będę spadał, bo to się zakończy moją śmiercią. Okej, jest i skrzynia. Tak więc warto było sprawdzić. No, może niekoniecznie akurat dla tego kaptura. Chociaż odporność jest lepsza, ale obrona gorsza, więc zostawię to. Najwyżej sprzedamy. I w takim razie wracamy do naszego konstrukta. I znowu go użyjemy. Tym razem właśnie do tego głównego przejścia. Dawaj łańcuch i jedziemy dalej. Dobra, tutaj jak widzicie jest kolejna taka wnęka, w którą mam wjechać. No i co? I dzięki temu otworzy mi się przejście.
A więc to już jest oczywiste, że muszę tutaj przejść na pieszo w tej chwili, bo inaczej po prostu kraty mi się zamkną. A więc muszę się pożegnać z konstruktem. Dobra, widzę, że tutaj przyjdzie mi się zmierzyć ze sporą liczbą tych przeciwników nieszczęsnych. Bardzo ich nie lubię, bo tutaj latają. Dobra, najpierw tych na ziemi. Rozprawmy się z nimi. Jednocześnie muszę uważać na tamtych. Dlatego, że z góry mogą mnie zaatakować. Bardzo nieprzyjemnie. Dobra, dobijmy go. Wow. Gdzie są pozostali? Przecież było ich więcej. No, jeszcze trochę. Dobra. No tak, i kolejni będą po kolei wychodzić, a w międzyczasie też ci przeciwnicy. To może użyjmy tego. Aj, tylko że to nie sięga tego na górze. Szkoda. Wielka szkoda nawet. Dobra, teraz ma już tę specjalną obronę, więc sobie darujemy. Rozprawimy się z tymi. A więc znowu mam jakiś topór mocny, wprawdzie wolniejsze ciosy, ale jednak... Wow, to chyba odnawia tych przeciwników, co? Tak mi się wydaje. A, i muszę chyba jednak z tym się rozprawić najpierw, bo jest to problem na pewno. Kurczę, jeszcze sporo energii obrywam. Znaczy, mi odejmuje. Dobra. Aj. Problem jest często, żeby namierzyć się na tego przeciwnika. Wiem, że można zmienić cel, ale jednak jest ten problem. Dobra, zregeneruję sobie energię. I lecimy dalej w tango. Dobra, kto teraz? Kolejni oczywiście przeciwnicy. Okej, ten padł. Zajmijmy się kolejnym. Dobra. Wow, muszę uważać. Dobra, bardzo ładnie. W takim razie teraz tego załatwimy. No właśnie, i on odradza tych przeciwników, których, kurczę, niszczę. Więc to jest bardzo nieprzyjemna sprawa. Ale muszę naprawdę uważać na te lasery, że tak to umownie nazwę. Dobra, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj. A, i znowu ta ochrona. I znowu go podniesie, skubaniec. Albo i nie zdąży. Okej. Udało mi się, więc kolejnych przeciwników. Jeszcze zdaje się, że mi dwóch tych latających zostało. Albo i więcej, nie wiem, sam już teraz. Wow, 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 muszę uważać. Dobra. Kurczę, co tu się dzieje? Czasem nie ogarniam do końca tego właśnie, co tutaj się dzieje na ekranie. Wow, 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 muszę uważać naprawdę. Kurczę, użyjmy tego. O, właśnie. W końcu mam sporo gniewu. Wow, muszę uważać. Ajajaj, kurde, strasznie mi dużo energii odbierają. Mógłbym sobie lepiej tutaj radzić. Ale czasem nie do końca to wszystko wychodzi. Dobra, ciebie też załatwimy. Okej, okay, teraz z tym czymś się wreszcie rozprawić. Tylko, że akurat ma te pole. Dobra, może teraz? Okej, okay, zaczekajmy jeszcze chwilę i znowu. No, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Ej, to odejdź, odejdź. Dobra. No kurczę, jeszcze jedno uderzenie. No i nareszcie zginął. Dobra, zajmiemy się w takim razie teraz wami. I jeszcze chyba ostatnia grupka wrogów mi wyskoczy na sam koniec. Tak jest, jeszcze jeden. L1 plus R2. Użyjemy tego za chwilę. O, proszę. No tak, przecież mam tą umiejętność też. Dobra, możemy nawalać do woli. Okej, okay, aż w końcu sam się przemieniłem. Bo też to nie jest nieskończoność. Ileś tam sekund to trwa tylko. Ale bardzo użyteczna umiejętność. Co my tu mamy? Upiorne rękawice. Nie zdążyłem ich już wziąć, kurczę. Oj, 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 muszę zregenerować energię.
Aj. Już regenerowałem ją. Akurat mnie uderzył. Kurde. To było bardzo nieprzyjemne, musicie przyznać. Zobaczę, odkąd ja tutaj zaczynam. Jeśli od samego początku tej sekwencji, tej całej walki, to po prostu zrobię cięcie do tego momentu, gdzie ostatnio skończyłem. No niestety. Tak więc w takim razie za chwilkę się widzimy po cięciu, jak już przejdę te kilka fal wrogów. Dobra, więc jesteśmy znowu przy tej ostatniej fali wrogów. A więc użyjmy postaci żniwiarza znowu. Tak na marginesie, to teraz prawie nic mi energii nie odjęli wrogowie i mam wszystkie 5 mikstur leczenia. Tak, to niestety czasem jest, że człowiek kiedy nagrywa, to idzie mu gorzej niż normalnie. To jest najlepszy tego dowód. No a przy okazji zorientowałem się, jak można łatwo niszczyć tych latających. Wystarczy przecież zwyczajnie użyć pistoletu. A ja się do tej pory tak męczyłem z tym. Niech tylko mu zniknie ta ochronka. O, i zobaczcie tylko, jak szybko się go niszczy. Aż się za głowę złapałem, że wcześniej na to nie wpadłem. Całkiem możliwe, że... O kurczę, ale mi teraz odjął energii. Całkiem możliwe, że mi napisaliście o tych pistoletach pod ostatnim odcinkiem. Ale musicie wiedzieć, że ja nagrywam ten odcinek tuż po wrzuceniu właśnie 10 materiału z Darksiders 2. Więc mogłem nie zobaczyć wielu komentarzy od was. Ajajaj, muszę bardziej uważać, naprawdę. Dobra, kurde. Jeszcze raz, jeszcze jedno wyleczenie. Dobra. Średnio mi to idzie, naprawdę. Dobra, specjalne umiejętności się przydają. Ajajaj, kurde. Chodźcie jeszcze. Może trochę postrzelamy? No ale to nie wystarczy, żeby ich pokonać. Kurde, zaraz znowu zginę. Strasznie dużo mi energii odejmują. Może to czas, żeby użyć lepszej ochrony. Dobra. Trochę ich teraz dobijam. Teraz jakby mnie nie atakowali w ogóle. Nie wiem, czy to jest przypadek, że akurat wziąłem tą ochronę. No i dobra, z jednym już sobie lepiej poradzę, bo przynajmniej drugi mi nie będzie przeszkadzać ciągle. Okej, udało się go pokonać. No i dobra, wreszcie sobie otworzyliśmy w takim razie przejście. I tam gdzieś była broń, o właśnie. Chyba lepsza niż mam aktualnie. To akurat jest gorsza, ale tu jest chyba lepsza. Tak jest, punkty zdrowia po egzekucji. To więc wyposaż się. No i dobra, sprawdźmy najpierw, czy tutaj czegoś nie ma. Ale najbardziej, kurczę, śmiać mi się chciało, kiedy zauważyłem ten sposób na tych latających. To było oczywiste, że można ich, kurczę, zniszczyć właśnie strzelaniem z broni palnej. Ale jakoś na to wcześniej nie wpadłem w poprzednim odcinku. No i też to do połowy tego też nie. No ale grunt, że w końcu pomyślałem o tym. Dobra, tutaj nic specjalnego w tej skrzyni. No ale najważniejsze, że otworzyło nam się przejście. I sprawdzimy, co tutaj będzie dalej. Okej, są dwa przejścia, z czego jedno jest zamknięte, więc idziemy tutaj w takim razie. Co my tutaj mamy? Chyba tutaj będę mógł przeskakiwać między ścianami, zdaje się. Tak jest. Bez najmniejszego problemu. O, proszę, tutaj sekrecik. I co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj na górze coś chyba jest. Jakaś skrzynia. To zniszczę? Chyba nie. Dobra. To powinno tu być jakieś przejście, co? Oczywiście, tutaj przejdziemy sobie pomiędzy ścianami. Tak jest. Powinniśmy przejść tam raczej najpierw, po tą skrzynię. Aj, kurde! Dobra, jeszcze raz, zobaczcie to. Niepotrzebnie tam wciskałem X, odpowiedzialny za skok. Ale mniejsza o to.
prąd, że nie trzeba długo wracać. No i dobra. Kamasze łupieżcy. Weźmy sobie, bo są lepsze. Tam nic nie ma. Z drugiej strony też nie. A więc idziemy sobie spokojnie dalej. Tutaj jedynie widzę jakąś skrzynię. O właśnie, więc weźmy sobie coś w środku. Okej, tego to nie chcę. Ale weźmiemy sobie do ekwipunku na sprzedaż. Co my tutaj mamy jeszcze? Tutaj nic, ale za to w rogu widzę skrzynię. Tylko najpierw tutaj chcę sprawdzić. O proszę, właśnie, jest i sekrecik. No i są te małe gnojki, których trzeba załatwić. Szybko i sprawnie. Może też ich lepiej, kurczę, załatwiać pistoletem. Zdaje się, że to też jest lepszy pomysł. Tylko, że po prostu pistolet ma ograniczoną liczbę nabojów w magazynku. I nie mogę strzelać nieskończoność. Czasem musi główny bohater przeładować naboje. Dobra, podnieśmy to i idziemy dalej. Co teraz? Mamy konstrukta. Na razie zniszczymy jednak to. Trochę złota się znalazło. Co my tutaj mamy? Okej. Być może jak wjedziemy tutaj, to się winda aktywuje. Zaraz zobaczymy zresztą. Dobrze, i co my tutaj teraz mamy? Aha, dobra. Na razie nie mam tu nic do roboty. Muszę jeszcze wejść tędy. Dobra, i co teraz? Na górę. Dobra, z prawej raczej nie przejdziemy, chociaż może na upartego. Ale jeszcze chcę sprawdzić tutaj po lewej stronie. O właśnie, tu też jest przejście, chyba bardziej legalne. No właśnie, teraz już na pewno wejdziemy. Okej, co my tutaj mamy? Tutaj jest wnęka na kulę, ewentualnie na konstrukta. Więc zapewne tutaj musimy przyprowadzić. O właśnie, jest i konstrukt. Dobra. Zanim go przeprowadzimy tam, to tutaj widzę, że będzie coś do zniszczenia. I tam też chyba będzie skrzynia, zdaje się. Albo się mylę. Zniszczmy to. Okej, skrzynia jest chyba po drugiej stronie, tak jest. No ale dzięki temu będę mógł sobie przedostać się tam. Sprawdźmy najpierw to, co się stanie teraz. Okej, a więc otworzą się te drzwi. A z kolei co się stanie, jeśli tutaj wejdę? Otworzą się te kraty pewnie. Tak jest. A więc mamy kilka dróg, w sumie trzy różne drogi i muszę się zastanowić, gdzie tu przejść. Zerknijmy więc na mapę, ona się okaże pomocna, żeby ocenić, gdzie się opłaca przejść najpierw. Dobra, w takim razie możemy przejść przez te kraty teraz chyba. Aj. Dobra, więc biegnij tutaj. No i zobaczymy, co tutaj się kryje. Tu jest sekret. Jakąś tą kratę trzeba obniżyć, tylko jak? No dobra, teraz się nie dowiem. No ale to akurat nie jest aż takie ważne. Bo ja tego nie mogę strzelić. Tak. Aha, bo to jest ta stronica Księgi Umarłych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tutaj zdaje się, że ja nic nie zrobię w sumie. Aha. Tutaj jest miejsce też. A to jest właśnie ciekawe, bo w tej chwili nie wiem, jak tam się dostać w sumie. Znaczy, jak tutaj się właśnie dostać tym konstruktem. Dlatego, że... Aha, już dobra. Już wiem. Muszę najpierw przyprowadzić tego drugiego. A więc zróbmy to. Idziemy w takim razie tutaj. Tylko, że nie zrobiłem jednej ważnej rzeczy. Mianowicie nie przeniosłem tego konstrukta na windę. Więc teraz postaram się to naprawić.
i dzięki temu dwa konstrukty będą spokojnie na górze i będę mógł nimi dowolnie manewrować. Dobra, wjeżdżaj sobie tutaj i zaraz drugi konstrukt zawieźć na górę. Dobra, spróbuję teraz tędy przejść. A, właśnie, tędy jest problem. Być może na upartego by się udało, no ale już przejdziemy naokoło. Bardziej legalną drogą. Taką ustanowioną przez twórców. No właśnie, tu nie ma żadnego problemu. No i tak jak mówiłem, teraz tutaj najeżdżamy w tę wnękę. Dzięki temu winda wjedzie na górę. Wraz z naszym kochanym konstruktem. O właśnie. A więc teraz musimy go z kolei wypchnąć stąd. Dobra, a więc ruszamy tutaj po tych schodach. I szybko do tej wnęki. Otworzy nam się to przejście, więc teraz z kolei bierzemy tego konstrukta. Tak więc taka kolejna zagadka logiczna. Niezbyt skomplikowana, bo w sumie szybko wpadłem na ten rozwiązanie. Ale jednak zawsze mnie cieszy obecność takich zagadek. No i dobra, spokojnie sobie teraz tutaj wjeżdżamy. O to nam właśnie chodziło. Ciekawe, czy to też się otworzy wtedy. Zaraz sprawdzimy. A widzicie, i dopiero teraz będę mógł przejść. Dobra. Więc wszystko jasne. Tylko najpierw chcę sprawdzić, czy tutaj też się otworzyło przejście, chociaż wątpię. Tak jest. Niestety nic się nie otworzyło. Tak więc na te kraty jest inny sposób. No nic, w takim razie nie pozostaje nam nic innego, tylko przejść tędy. Aha, bo skrzynia jest na dole, tak? To zejdziemy w takim razie. Tak czy siak muszę się jeszcze tam wrócić. No dobra, za chwilę tam wrócimy. Bo jeszcze muszę użyć drugiego konstrukta. Ale to właśnie za momencik. Sprawdzimy, co jest tutaj. Dobra, niezbyt dobre te kosy. Ale mniejsza o to. Przeskoczę tutaj, mam nadzieję. Dobra, bez problemu. Wchodzimy więc na górę. Okej. I właśnie tutaj użyjemy tego konstrukta. Przeniesiemy go do kolejnej wnęki. Dzięki czemu tamte drzwi się otworzą. I wtedy w końcu będziemy mogli się przedostać. Dobra. Więc przeskakuję tutaj. I lecimy sobie dalej. Okej, troszkę to trwało, ale jednak się udało, więc bardzo dobrze. No i dobra, jesteśmy tutaj. Jesteśmy na otwartej przestrzeni. Czeka nas trochę tutaj skakania. Zobaczę jeszcze na mapie, jak to wygląda. No właśnie, później przejdziemy tam. No ale to już zrobimy w takim razie w kolejnym odcinku. Ja wam tymczasem dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli ten materiał wam się podobał, to... Aj, zatrzymam. To dajcie o tym znać w komentarzach i za pomocą łapki w górę. Trzymajcie się i do usłyszenia.